Miłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Umiłowani bracia i siostry i drodzy przyjaciele. Wielmi sąm wdzięczny Panu Jezusowi za wszystko, co tu zazniewało. E, bardzo jestem wdzięczny Panu Jezusowi za to wszystko, co zabrzmiało. A ja sąm też wdzięczny aj za Samuelka. Jestem też wdzięczny za Samuela. Wszymolsam się, że Čím ďalej, tým krajšie spieva. I som, že im dúžej, to tým piękniej spieva. Keď som ho prvýkrát počul spievať, on Kdy... nespieval, ale recitoval. Kiedy on pierwszy raz słyšałem, jak on spieva, to on nie spieval, ešte tylko recitoval tekst. Ale teraz už proste Boh urobil taký zázrak v jeho sluchu, že už sa blížia, veľmi blížia tie, teda, tie tóny, Które on śpiewa, a gra, że mhm. jest to mi blisko. Ale teraz już taki Bóg uczynił cud w jego życiu, że te tony, które śpiewa, są coraz bliższe tej muzyce. A widzicie, ubiegają roki. I mijają lata. A Bóg pracuje na jego żywo. I Bóg pracuje w jego życiu. To są, to są nieuweryfikowane rzeczy. A to są rzeczy nie do uwierzenia. Niech to by czekał, że cud zastanie, tak to? Ktoś może czekać, że cud stanie się tak na pstryknięcie palcem. Ale Pan Bóg kona tak, jak On chce. Ale Bóg czyni tak, jak On chce. A nie względu je to podla ludzkich przedstaw. I nie zawsze jest to tak, jak człowiek sobie to wyobraził. Tak, dziękuję. E Mali sme svedectvo v Komárne, teraz posledne. E, Mili teraz nedávno svedectvo v Komárne. A prišla jedna osoba zo Švajčiarska. Prišla do nás jedna osoba ze Švajcári. A hovorila svedectvo, ako ona prijala pána Ježiša do svojho života. I mówiła svedectvo o tym, jak ona prijela Jezusa do svojho života. Hovorila, že išla Do, Raku do Rakuska w mówiła, że jechała do Austrii pociągiem a e, stretła się tam z niejakim mężem, który sobie przedstawił, że on jest Aleksander Barkoci i poznała tam jakiegoś mężczyznę, który przedstawił się jej jako Aleksander Barkoci to na nią zaposobilo. I bardzo to jakoś na nią wpłynęło. A ja sam takim vlakom Durakuska nigdy nie jechał. Ale ja do, takim pociągiem nigdy do Austrii nie jechałem. A ta, ona zaczęła hładać, googlić na yyy na internecie, że kto ten Barkowski jest. Ale ona zaczęła poszukiwać wtedy he, przez internet, że kto to jest ten Aleksander Barkowski. Ale ona była zupełnie niewierząca. Ale była zupełnie niewierzącą osobą. A wszędzie tam wyszło von, że Barkoci Aleksander to jest Boży żobnik, a jest to kazatel Bożego słowa. I zawsze zawsze pokazało jej się wyszukiwanie w tych wynikach, że Aleksander Barkoci to jest Boży sługa i głosiciel słowa. A ona tak dawała precz, mówi nie, to nie był ten to. I ona tak to odsuwała, mówi nie, nie to nie był ten człowiek. A, a, ale nie dało jej to pokoju. Ale pokoju w tym nie miała. A tak powędowała, kiedy mi to stale wychadza, tak tak wypoczywam się jego kazanie. I powiedziała do siebie, że skoro cały czas ten wynik i wyskakuje, to ona wysłucha jednego kazania. A e, kiedy wypoczuła to kazanie? I kiedy wysłuchała tego kazania? Na końcu była wizwa k tomu, Kto chce oddať svoje srdce pánu Ježišovi? Na koncu bolo vyzvanie do toho, jeśli ktoś chce oddať svoje życie i srdce Jezusowi. A ona celé svoje srdce otvorila pre pána Ježiša. Ona vtedy celé svoje srdce otvorila dla Jezusa. A tak som rozmýšľal, kto to ten človek mohol byť. I myślałem sobie o tym, kim mógł być ten inny Aleksander. A tak som pochopil, že musel to byť Boží aniel. I tak zrozumiałem, że to musiał być Boży anioł. Widzicie, jakie ma Bóg sposoby na to? Zobaczcie, jak Bóg e, wszystko czyni. Aby aby niekto, kogo chce zachranić, proście zachraniał. Aby ktoś, kogo on chce uratować, był uratowany. Przeżywamy wielkie rzeczy. I przeżywamy wielkie rzeczy. A przyszła po 10 latach. I po 10 latach Ako przyjęła Pana Jezusa. E, gdy powiedziała, że jak przyjęła Jezusa, aby za. E, Przesvěcila, że to właśnie ten barkoci I przyjechała by doświadczyć, kim jest ten Aleksander Barkończy. A a była przeklęta, że to są ja. I była zaskoczona, że to jestem ja. Welmi są wdzięczni Panu Jezusowi. Bardzo jestem wdzięczny Jezusowi. Że konawe wielkie rzeczy. Że on czyni wielkie rzeczy. I na że na Googleila, leżała nieco proti depresji. Inna kobieta wyszukiwała czegoś w przeglądarce Google Kie, przeciwko nie, depresji. Nie wieria, co było. I też była niewierzącą osobą. A e, dała do Google'a, że, że e, schizofrenia. I wpisała tam po prostu schizofrenia. A wyskoczyło jej moje kazanie. I wyskoczyło jej moje kazanie. Lebo ja są wspominał w kazaniu słowo schizofrenia. Wiecie, ta umela inteligencja ta spowodowała to, że nie jej Posunula moje kazanie. I wiecie, ta sztuczna inteligencja, ponieważ ja wspomniałem słowo schizofrenia w kazaniu, to ona jej pokazała ten wynik. To moje kazanie. Si to kazanie. Wysłuchała całego kazania. Telefonuje mi i mówi. Zadzwoniła do mnie i mówi. Dziękuję Panu Bogu za was. Dziękuję Bogu za was. Lebo mi otworzył moje oczy. ponieważ otworzył moje oczy A kiedy są poczuła wasze kazanie I gdy usłyszałam wasze kazanie przyjmala som Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca Przyjmam Pana Jezusa do swojego serca jako swojego osobnego zbawiciela Jako swojego osobistego zbawiciela A kiedy to naderne że Pan Bóg pracuje Jakie jest to niezwykłe, że Bóg pracuje? i wtedy kiedy my to nie mamy pod kontrolą? I wtedy kiedy nie mamy tego pod żadną kontrolą? Ja pana Jestem bardzo wdzięczny i proszę pana Jezysza, aby aby Jezusa. Aby to kazanie, które tu dzisiaj mam Wysle, Aby to kazanie, które dzisiaj będę głosił w Wiśle. Aby mnohych, mnohych ludzi. Aby dotknęło wielu, wielu ludzi. A aby mnóstwo serca pochopili aby... tu podstawę. Živo, wobec życia, aby wielu ludzi zrozumiałe tą istotę, sens życia. Wiecie, dnesz wam świat ponuka taką wiadomość. Wiecie, dzisiaj e, świat oferuje taką informację, że a, że ty jest wolny człowiek, że ty jesteś wolnym człowiekiem, ty możesz rozmyślać o czym, ty chcesz, możesz myśleć sobie o tym, czego, ty môżesz, o tym, ty chcesz. Jest swoboda słowa, możesz hawarić, co chcesz, możesz powiedzieć, co chcesz, a tak dalej. I tak dalej. A właśnie, człowiek potem myśli, co chce. I potem człowiek rzeczywiście myśli o tym, co on chce. A Głowa człowieka jest taka, jako holubnik. Wiecie, jaki jest holubnik? Ale głowa człowieka jest tak, jak gołębnik. myślienki, a choć jaka myślienka przyjdzie, on to pusti do głowy. I że to jest tak, jak, że jakakolwiek myśl przyjdzie, to, to człowiek przyjmuje tę myśl. Noże, kiedy przyjdzie gdzieś holub. Ale kiedy przyjdzie gdzieś gołąb... Tak okrętem to, że on tam zahrkuta. To oprócz tego, że on tam się zagnieździ. Robi aj takie nieco, że. To zrobi też coś. A zaniechaza sobie jakąś nieczystość. I zostawi po sobie jakąś nieczystość. Dawajmy wielki pozor, co puściamy, jakie myśli wpuściamy do swojej głowy. Zwróćmy dużą uwagę na to, jakie myśli wpuszczamy do swojej głowy. to v, te, v tej našich tých hlavách zacítime, ale nechá tam aj špinu. Ponieważ nie tylko może usłyszymy te myśli w naszych głowach, ale zostaną nieczystości. Ja chronię swoją myśl. Dlatego ja chronię swój umysł. Pana Jezusa Chrystusa. I proszę Pana Jezusa Chrystusa. Aby som co najwięc tu swoją myśl obmezył temu, aby som nie myślał na zle, ale aby som myślał na dobre. Proszę go o to, aby mi w jak największy sposób ograniczył swoją myśl tak, aby myśleć tylko o tym, co dobre, a nie o tym, co złe. Aby on nie myślał na rzeczy, które są negatywne, które są takie złe, ale na, na pozytywne rzeczy, na rzeczy, które są povzbudzające, a, a laskawy. Ja I aby nie myślał o rzeczach negatywnych i złych, ale o rzeczach pozytywnych, które są. Pełne zachęty, pełne miłości. Lebo ako rozmyślacie Ponieważ tak jak myślicie? Cały dzień. Cały dzień. Takie emocje właśnie przechadzają waszą bitością. To takie emocje przechodzą przez vaše, e, wasze ciało, wasze istnienie. A właśnie właśnie ten mózg? I ten mózg ten wytwarza z tych emocji tu chemię, Vy... o której tu mówił brat Marian. Wytwarza te substancje chemiczne właśnie z tych emocji. A dokaże mózg dokaże wytworzyć e, taki produkt. I on stworzyć taki materiał, który może zabić twoje ciało? Który może twoje ciało zabić? A twój mózg może wytworzyć taką chemię. Ale może wytwor wytworzyć też taką substancję chemiczną. Kiedy, a dobrze kiedy ty we właściwy, dobry sposób myślisz, że ani ten najlepszy lek, który wymyślili ludzie dla zdrowia człowieka. Że nawet ten najlepszy lek, który wymyślili ludzie dla zdrowia człowieka. Nie ma taki silny uczynok. Nie ma takiego silnego działania. ta chemia, która wytworzy twoje myślenie? Jak ta substancja chemiczna, którą wytworzy twoje myślenie, twój umysł? Ja nie są doktor. Ja nie jestem lekarzem, a, a nie są ani chemik. Ani jestem też chemikiem. Mój brat Marian jest chemik. Mój brat Marian jest chemikiem. A, abyście wiedzieli, że on nie jest taki chemik, który nie miesza jakieś chemie, ale on jest doktor chemii. Ale żebyście nie myśleli, że to jest taki zwykły chemik, który miesza jakieś substancje ze sobą, Także, ale on jest ak, doktorem chemii. A jak ja bym tu nieco mówił, bludne, tak on by powiedział... Brutjanku to nie jest tak. Także gdybym mówił tutaj coś niewłaściwego, nieprawdziwego, on by mnie skorygował. Dlaczego o tym mówię? Precz taki chory tento świat. Do taki chory jest ten Chodźcie świat? Kłótnie do e, lekarskiej ambulancji, już się pomali tam ani nie zmieścicie, bo e, pełne są czakarnie. Gdzie pójdziemy do przychodni to już prawie się tam nie mieścimy, bo pełne są korytarze. Po tych żonieomocniczy wszystko chodby są pełne, czekających chorych ludzi. Gdy pójdziemy do szpitala to też korytarze są pełne chorych Jak ludzi. Ja nie to to można. Jak to jest możliwe? Człowiek ma te najwynikającejsze rzeczy się może kupić w obchodnych domach? E, człowiek może te najwspanialsze rzeczy kupić w domach handlowych? Te naj, naj e, najchutniejsze. Te najbardziej smaczne. Nie może może powiedzieć: "Ja ten to drugi jedla nie chcę, ja będę wegetar, tak je len e, trawę jak Ktoś może powiedzieć, ja będę jadł tylko rzeczy bez mięsa. To będzie jadł nawet kupić jej taką trawę, tak jak konie. A proste. a chory. A mimo to jest chory. Jak nie to możliwe? Zatem jak to jest możliwe? Sestry, Bracia i siostry. Bracia i siostry. Kiedy będziemy myśleć tak, tak, jak myśli Pan Jezus? Kiedy będziemy myśleć tak, jak myślał Jezus? I we wszystkich, czy o wszystkich sprawach życia? A będziemy tak wolni od wszystkiego. I będziemy tak wolni od wszystkiego. To jest ta najlepsza ten najlepszy lekarz naszego żywota. To on jest tym najlepszym lekarzem naszego życia. A tak was po ozbudzeniu, kto I dlatego zachęcam was, abyście ladali pana Jezusa. Abyście szukali pana Jezusa. Całym Całym swoim sercem. A to niełem pre tu chemię, lebo ta chemia raz pominie, to raz kończy. A nie tylko ze względu na tą chemię czy te substancje chemiczne, bo. Lebo sprachu ży, a prach za obracić. skończy, bo jesteśmy z prochu i w proch się obrócimy. Ale wiecie, co jest najcenniejsze? Ale czy wiecie, co jest najcenniejsze? Że to, co nie ma, zo, nie ma chemii że to czego, co chemię jest pozbawione? A co jest nasz duch? Nasz duch może swobodnie służyć Panu Bo. Może w wolności służyć Jezusowi. A od tego, którego przyszedł do nas? I od tego, od którego przyszedł do nas? Kiemu się będzie wracać? Będzie się wracać. A nepochworni? Ten duch i bez zmazy. A oczysty, a wykupiony krwią. Baranka Jezusa Chrysta. Oczyszczony i odkupiony krwią Baranka Jezusa Chrystusa. Ja jestem wielki wdzięczny, że wam te to rzeczy je Jeszcze nie mam mnogich miejscach, są o tym to говорил. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogłem wam o tych rzeczach mówić, ponieważ jeszcze na niewielu miejscach byłem Lebo w stanie się jest, podzielić tymi rzeczami. To jest takie objawienie tych posadnych moich e, mojego przeżywania. Ponieważ jest to taka tajemnica, którą odkryłem w ostatnim czasie swojego przeżywania z Bogiem. że, że kiedy kiedy myślisz a czujesz a przeżywasz jako Pan Jezus Chrystus że kiedy ty myślisz, czujesz i przeżywasz rzeczy tak jak to robił Jezus Chrystus tak jednoducho to twoje ciało przechodzi obnową oczystową a poswiecową to wtedy twoje ciało przechodzi taką odnową czy pro, proces, jest w procesie odnowy oczyszczenia ale ten świat robi wszystko preto. ale ten świat robi wszystko po to aby wywoławało strach. Aby e, stworzyć strach. Zapnijcie telewizor. Kiedy otworzycie telewizor i zobaczycie wiadomości. A tam poczujecie te najhrozniejsze sprawy z Oszweta. I posłuchacie tych różnych wiadomości z całego świata. Chcecie się poznać jakiś program? Albo chcecie zobaczyć jakiś program? A już tam widzicie, jak strzelają, jak są wraźli, jak są I zobaczycie, jak się nienawidzą, jak strzelają, jak, jak się mordują. Te najnegatywniejsze emocje wam odzwzdają sprawy to świata. I wszystkie te negatywne emocje, one pokazują te wiadomości całego świata. A potem ludzie są chorzy. I potem ludzie chorują. Ale kiedy są ludzie chorzy, to jest dobry biznes. Ale kiedy ludzie są chorzy, to to jest dobry biznes. Wiecie si przedstawić, że wszyscy płacicie zdrowotne poistienie. Bo wobraźmy sobie, wszyscy płacimy ubezpieczenie, czy składki na ubezpieczenie zdrowotne. A czy im więcej, więcej płacimy, stale mniej płacimy, wszak? A, a ponieważ więcej, czy im więcej płacimy, a przecież płacimy mniej, tak? U nas na Słowensku to idzie stale górę. U nas te kwoty ciągle rosną. to oko płacimy zdrowotne I powoli zaczynamy płacić już takie kwoty za to ubezpieczenie zdrowotne, że już, już człowiek rozmyśla, że czy to ma wobec zmysł. I zaczynają ludzie myśleć, czy to w ogóle ma jeszcze sens. Ale jeszcze stale to idzie chore. A to ciągle, ciągle tak A chodę, to, co robi świat. A to właśnie co robi świat. To produkuje stale więcej i więcej niemocnych ludzi. To produkuje coraz więcej i więcej chorych ludzi. To jest dobry biznes Presvet. Ponieważ jest to dobry biznes dla świata. Ale nie prek bógiego królestwa. Ale nie dla Bożego królestwa. Tajemstwo bogaćego królestwa. Tajemnica Bożego królestwa. Jest pana Jezusa Chrystusa. Spoczywa w słowie Jezusa Chrystusa. A panie żoveri, mówi, o mi mówicie, panie, panie. A Jezus pan mówi: Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie? A nie czynicie to, co wam mówy. A nie wykonujecie, nie robicie tego, co wam mówię. A potem płaczecie. A potem płaczecie. A pan Jezus obzwął na tych płaczących mówi: "Żeny Jerozolimskie". A Jezus spojrzał na tych płaczących ludzi i powiedział: "Kobiety Jerozolimy, nie płaczcie nad mną". Nie płaczcie nademno. Ale płaczcie nad sobą. Ale płaczcie nad sobą. Nad swoimi dziećmi. I płaczcie nad swoimi dziećmi. Niepochopene, w ogóle Chrystus. E, nie był w ogóle Chrystus zrozumiany. Ale mi chcemy pochopić Pana Jezusa Chrysta, Jeśli chcemy zrozumieć Pana Jezusa on Chrystusa. On przyszedł na ten świat jako Spasiciel. To on w pierwszym rzędzie przyszedł na ten świat jako zbawiciel. anieli zwestowali, że dzisiaj sa wam narodził Spasiciel Chrystus Pan w mieście Betlehem. I aniołowie äh, głosili, że dzisiaj narodził się nam zbawiciel, Jezus Chrystus Pan w mieście Betlejem. A w łasce, nas spasi? Ale jak nas zbawi? Ano z wiarą, że w niego uwierzymy. E, przez wiarę, że w niego uwierzymy. A każdy, kto będzie wzywać meno Pana, o będzie spasenny. Bo każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, będzie zbawiony. Ale bracia i siostry, nie jesteśmy spaseni, lecz pre wieczny żywot. Ale, bracia i siostry, my nie jesteśmy zbawieni tylko dla życia wiecznego. To, to jest to najdwole że, że Pan Jezus zbawił nas dla życia wiecznego. Ale On zbawił nas już dla życia na tym świecie. My możemy przeżywać królestwo Boże między nami. Możemy przeżywać Boże królestwo wśród nas. Gdy tak rozmyślamy, ako rozmyślać mamy. Kiedy myślimy w sposób, w jaki powinniśmy myśleć. Ale a w cerkwi ludzie nie rozmyślają tak, ako rozmyślać mają. Ale jeśli w kościele ludzie nie myślą tak, jak powinni myśleć? Tak to jest wstęgi te, wściahy, te nie relacje z Królestwa Boże wówczas te relacje niszczą Boże królestwo. Ale mogą wywoływać utrpenie. Mogą powodować cierpienie. A do końca społeczeństwo, e, poznan społeczeństwa, które zotracjują członków. A co więcej? Poznaj znam takie społeczności, które zniewalają swoich członków. A jednodugo e, są psychicznie naruszeni te ludzie. I ci ludzie są pozbawieni tej psychicznej równowagi. Ale to nie myśl Chrystusów. Ale taka nie jest myśl Chrystusowa. Myśl tych ludzi. jest myśl tych ludzi, który profitują tych którzy z tego czerpią zysk, a z mają zestaw i tych którzy tym się interesują w królestwie im jest na prawomieście załiem Pana Jezusa Chrysta bo w królestwie Bożym pierwsze co się liczy to jest interes Pana Jezusa Chrysta a co jego największe a co jest jego największym przekazaniem abyśmy milowali Pana abyśmy kochali Pana na prawomieście na pierwszym miejscu a jeden drugiego i jeden drugiego jako samego seba. Jak samego siebie. To znamená, A to oznacza, aby królestwo Boże, aby Boże królestwo sadznaczało wstęgiem k Bogu a jeden do drugiego. Ono jest w, tym, w tej relacji czy w, um, objawia się w tej relacji jeden do drugiego. Mi wolni. My jesteśmy wolni, ale plnie zależni na Panu Jezusie Chrystusowi. Ale w pełni zależni od Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, mnohy ludzie wolność w Chrystusie szpatnie wyswietlują. Wiecie, wielu ludzi wolność w Chrystusie rozumieją w niewłaściwy sposób. Niektórzy si myślą, że oni mogą robić co oni chcą. Niektórzy myślą, że mogą robić to co oni chcą. Jednego brata są napominał. Napominałem jednego brata. A widział som, że niedobre zachowa. I widziałem, że on niewłaściwie się zachowuje. A ja taką łaską są przyśzedł k brat a mówię, brat mój, musisz zmienić swoją retorykę, musisz zmienić swoje chowanie". I przyszedłem do niego z miłością, mówiąc, ty musisz zmienić swój sposób e, e, mówienia, swój sposób funkcjonowania. A on mówi: "No ale aj tak ja tam będę". A on powiedział: "Ale ja i tak tam będę". A kiedy to tak widzi, że ja to tak to robim, aj tak ja tam będę. A My... gdzie będziesz? Mimo że ty widzisz, że ja coś zrobię źle to ja i tak tam będę, ale ja powiedziałem nie, nie będziesz. A a mówię, no a możesz być tam, kiedy jest napisane, że tam nic nieczystego nie wejdzie? E, bo powiedziałem, jak możesz tam być, skoro jest napisane, że tam nic czystego, nieczystego nie wejdzie. A tak samo karha, ale napominał są już ważniejsze. I tak już go w ostrzejszy sposób napominałem. A on sam smiał śmiał do czy mówi, ale ja ta ale tak ja tam będę. Ale on mi się śmiał do oczu mówiąc i ja i tak tam będę. A widział że, że tak pewnie veriu. I widziałem że on tak z taką pewnością. Wierzy, że, on że on tam będzie. On wierzy, że on tam będzie. No bo on weri, że on jest raz spaseni, a na zawsze Ponieważ on wierzy że jest zbawiony raz na zawsze zbawiony. Aurynatysie nie czytał. A ja mu mówi: ale czy ty nie czytałeś? że ty przyszli tych ty hmm. dalszych pięć, pięć niemądrych panien że kiedy a on przy... ich posłał do tmi, że do kiedy przy... że kiedy przyszło tych dalszych pięć e, niemądrych panien to pan Jezus posłał je do zewnętrznej ciemności że oni buchali że one pukały do drzwi aby ich że puścił no? aby ich e, oblubieniec wpuścił do środka a oni się myślą, że oni tam patria. I myślały, że one należą do tego miejsca. Ale ich powedał: "Odyjcie. Odyjcie ode mnie czyniciele ja nieprawości." Ale oblubieniec powiedział: "Odejdźcie ode mnie precz, wy którzy czynicie nieprawość." Więc człowiek może być okłamany. Zatem człowiek może być okłamany. A to to jest to, co brat Marian mówił. I to jest to, o czym mówił brat Marian. Sią idzie najświetsze rzeczy. Ee, że nawet najświętsze rzeczy ognie pożyjbamy chrystowim sposobom jeżeli nie używamy ich we, w chrystusowy sposób mogą stać o nam stad o mogą stać się dla nas sidłem on miał nieochwenną wiarę w zbawienie on miał taką niezachwianą wiarę w, w zbawienie ale nie czytał dalej ale nie czytał dalej że wszystko to co jest nieczyste to tam nie wejdzie że wszystko to co jest nieczyste nie ma tam prawa wstępu Tera nie możemy się wytrynąć z Biblii len jedną wec. E, Zatem nie jedną możemy pravdu. z Biblii wyciągnąć tylko jednej rzeczy, jednej prawdy. Ale my musimy żyć w duchu Pana Jezusa Chrystusa. Ale potrzebujemy, musimy żyć w duchu Jezusa Chrystusa. Koľkim w mnie Pan Jezus uzdrawia. Ilu w imię Jezusa Chrystusa uzdrawia. Pana demonów? Ilu w jego imieniu wygania demony. A to jest to najświętsze imię. A co powie Pan Jezus tego dnia? A co Jezus powie tego dnia? Niektórym. Do, nie do wszelkim, tych niektórych. Niektorim. Nie do wszystkich, Idźcie do niektórych. Idźcie ode mnie, ja was nie znam. Idźcie ode mnie, ja was nie znam. Wyście Bo wy czynicie nieprawość. Czyniliście nieprawe rzeczy wykonywaliście nieprawe rzeczy. To prawe nie jest myślenie e, jakiegoś uczitelja. A to pra, 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 prawe myślenie to nie jest myślenie jakiegoś nauczyciela. Ale to prawe myślenie, myślenie Pana Jezusa Chrystusa. Ale to właściwe myślenie jest myśleniem Jezusa Chrystusa. A Paweł Apostoł mówi: "Majcie myśl". A Paweł Apostoł mówi: "Miejcie myśl Chrystusową". Chrystusową. Vidíte, to nie je jedno, že ako myslíme. Takže to nie je, má značenie, jak myslíme. A ja teraz poprosím moju sestru, aby prečítala slovo z, z Jakuba najprv a potom aj z druhej knihy kráľov 6. kapitoly od 1. až po 7. verš. Teda z listu Jakubovho. Będziemy czytać z listu Jakuba najpierw, rozdział 5, wersety 7 do 11. A teraz, Wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni dopuszcza się grzechu. Tylko z Jakubą holistów, a teraz z drugiej kinii kralą, mhm. 6 kapitoli od prawego aż po jednej A teraz druga księga królewska, rozdział szósty, pierwsze 7 wersetów. Pewnego razu rzekli uczniowie prorodcy do Lizeusza. to miejsce, gdzie przy Tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł, idźcie. A jeden z nich rzekł, raczej ty pójdź ze swoimi sługami. A on odpowiedział, owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli na Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał, ach mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży, gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij, i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś się sobie. Ten zaś sięgnąwszy ręką pochwycił ją. Tylko z czytania Bożego słowa. słowa. Bożego. Kiedy oczekujemy przychód Pana Jezusa? Kiedy oczekujemy na przyjście Pana Jezusa? A my widzimy, że mnohé rzeczy naswietlają, że jego przychod zabliży, i widzimy, że wiele rzeczy świadczy o tym, że jego przyjście się zbliża. My nie smiemy być zahalczywi. E, nie, nie możemy być leniwi. My musimy wiedzieć, że, że musimy być aktywni w tym oczekiwaniu. Ale musimy wiedzieć, że mamy być aktywni w tym oczekiwaniu. U nás na Slovensku prebehla taká vlna takého, niektorí tak horlili za príchod pána Ježiša. U nás na Slovácii prešla taká fala, že niektorí tak bardzo už čakali na to príšťa pána Jezusa. Že, že už hovorili, brat Aleksandr, to už nechoď evangelizovať, proste už pán Ježiš je pred odvermi a už sa treba len pripravovať. A mówili, bracia Aleksandrze, ty już nie chodź na ewangelizację, tylko zostań w domu, już trzeba się przygotować na przyjście Pana. A ja sam powiedział, ja ja powiedział, ja jestem Ale ja powiedziałem, ja jestem gotowy. A idem, aby som I idę, aby zwestował I idę, by zwiastować Ewangelię. Niektóre sestry już mówili, my już ani nie będziemy, bo przyjdzie Pan. Niektóre siostry mówiły, że już nie będą, wiecie, przygotowywać tych słoików e, różnych, e, ponieważ pan przychodzi. Ja są powiedział, mojej mężelce ty Tylen Zawaraj, kluźniej jeszcze. Ale ja powiedziałem do mojej małżonki: Ty przygotowuj przetwory. A ten przedstawiciel, który to to tak nafukował na Słowensku, mi odkazał, że abym już nie ewangelizował, ale przyprawował. A właśnie ten taki czołowy reprezentant tego ruchu takim powiedział: Ty już nie ewangelizuj, ty się już przygotowuj na przyjście pana. A ja sam powiedział, lebo on powiedział, że kiedy to będzie. Ponieważ on nawet powiedział, datę, w której to się stanie. A tak som mu powiedział: Wiesz, co, ja kiedy mówi, że wtedy przyjdzie ja dzień przed tym pójdę do zahrady, a zasadim stromek, lebo mi tam chyba w zahradzie. A ja powiedziałem, że dzień przed tym, kiedy on ma przyjść to ja pójdę do ogrodu i posadzę drzewko, ponieważ brakuje mi tego drzewka w ogrodzie. Tak no obwinili, że ja nie czekam od Pana Jezusa. I wtedy mnie obwiniono, że ja nie oczekuję na przyjście Pana. Ale to było 5 na naza. Ale było to 5 lat temu. A już ten strom rodzi. A ten to drzewko już rodzi owoce. E, dawajcie pozor, bracia i siostry. Do tego zwracajcie uwagę. E, żyjemy tak, jako kiedyby tak. już dzisiaj przyszedł, nie jutra, dziś przyszedł Pan Jezus. Żyjemy tak, jakby już dziś Jezus Chrystus mógł przejść. A zarazem żyjemy tak, jako kiedybyśmy jeszcze tu mali być sto roków na tej to ziemi. A jednocześnie żyjemy tak, jakby Pan Jezus jakbyśmy my mieli żyć tu jeszcze około 100 lat. To jest zdrowy postoj. I to jest zdrowe podejście. Abyście za nie stali ofiarami, abyście nie stali się ofiarami. Jakiej psychicznej manipulacji? E, manipulacji. Pan Jezus przyjdzie. Bo Pan Jezus przyjdzie. my widzimy wszystkie te znaki, że są bliżej. I my widzimy już coraz więcej znaków przyjścia Pana. Ale pamiętajmy, si, że Przychod pana Jezusa zwiastuje już 2000 lat. Ale pamiętajmy też o tym, że przyjście pana Jezusa zwiastowane już jest, jest około 2000 lat. A, ale jedno jest iste, że on przyjdzie. I to co jest pewne, to jest jedno, A wiecie, że co on nam przyjdzie. On powiedział. A wiecie co on powiedział? W skutkach apostolskich. W księdze Dziejów Apostolskich. W I W pierwszym rozdziale. Możemy czytać tam, myślę, 8, 12. Aż 12 Możemy tam czytać mniej więcej w wersetach 8:12. Nie waszą czasy a doby, że nie jest waszą rzeczą wiedzieć o czasach i porach, e, które si Boch ułożył w swoich planach. Które Bóg wyznaczył w swoich planach. Ale waszą wecowi, wie, ale waszą sprawą jest, że przyjmiecie Świętego Ducha, że weźmiecie Ducha Świętego, a będziecie mi świadkami i będziecie mi świadkami po powszechnych końchinę zeme. Na wszystkie, aż na wszystkich miejscach, aż po krainę całej ziemi. Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus przyjdzie. Urczycie przyjdzie. Z pewnością przyjdzie. Ale ja was prosim ale was bardzo proszę abyście się zajmowali zachranu ludzkich dusz ale byście byli zainteresowani i um, zajęci ratunkiem dusz ludzkich a chcę was powzbudzić bracia i siostry chcę was zachęcić bracia i siostry że aj w, w Komarnie że i w naszej społeczności w Komarnie każdy rok krścimy w авгуście od 30 aż do 70 ludzi że w każdym roku w sierpniu chrzcimy między 30 a 70 osób a ludzi są Odzdawają Panu Jezi쇼. I ludzie oddają się Panu Jezusowi Chrystusowi. A my si nie robimy na nich na My si, my ich nie zawężujemy pre seba. A my nie um, kładziemy na niego takiego prawa, czy nie, nie żeby ich związać z sobą. Ale ich pozbudzujemy, aby byli światłem a solą na całym Słowensku. Ale zachęcamy ich, by stali się solą i światłem na całej Słowacji. A może mam powiedzieć i mogę powiedzieć, że ta miłość Bożja za tak rozsięła po słowensku, że ta Boża łaska tak się rozszerzyła na Słowacji, że Boże dzieci mamy już i w parlamencie, że Boże dzieci mamy i w parlamencie, a na rwosznych miejscach i w różnych miejscach, między lekarzami, między lekarzami, a nieraz za stanie, że ważny pan doktor i nieraz dzieje się, że szanowany pan doktor, proście. Dawa ewangelium. E, daje ewangelię. Przed niejakim czasem? E, jakiś czas temu. Prysciel pacjent doktorowi? Przyszedł pacjent do lekarza. Z psychiatrowi. E, był to lekarz psychiatrii. Aury pan doktor. I powiedział do niego panie ja doktorze. Mam, mam ogromne problemy. Ale problem mam aj z tym, abyście mi przepisali leki. Ale, ale problem mam też w tym, żebyście mi przepisali leki. Nie, to, żeby som sa protivil tým lekom? Nie dlatego, żebym się sprzeciwiał tym lekom, ale ja som živiteľ rodziny. Ale ja jestem żywicielem rodziny. A a jakież začnem jeść tie vaše leky? Kiedy zacznę jeść te wasze leki? Tak, ja nie będę mógł szoferować, ja jestem szofer kamionu. Nie będę w stanie prowadzić e, auta dostawczego, bo ja to jest moja pomóżcie praca. Pomóżcie mi, pan doktor. Dlatego doktorze, pomóżcie mi. Ale mi nie przepisujcie jakieś leki, które, które, ma nie za, za volanie. Ale nie przepisujcie mi leków, które nie pozwolą mi usiąść za kierownicą auta. A ten to pan doktor się poprezerał. A pan doktor tak popatrzył na niego. A ory, no, o takom leku. I powiedział: No, ja wiem o takim jednym leku. E, ale nie wiem, akow wy ako to przyjmiecie. Ale nie wiem, jak wy ten lek przyjmiecie. Aury, tu macie pięć płytiek. Tu macie pięć płyt. A ty to nie musicie jeść. Ich nie musicie jeść. Ale poczuwać. Ale macie ich, możecie ich słuchać. Aury, gdzie macie teraz pierwszą cestu? I zapytał, dokąd teraz będziecie jechać z no, tym autem. Ja idę do Belgii. A a mam długą cestu przed Mam długą drogę przed sobą. Dobre, no, tych pięć płyt, wam będzie dość. No, to tak ten lekarz powiedział: To tych pięć płyt wam wystarczy na tą drogę. A nic nie robicie, to poczuwajcie. I powiedział: Nie róbcie nic, tylko tego słuchajcie. A potom, kiedy z Belgii. A kiedy już wrócicie się z Belgii? Tak, przyjdźcie za mną. To przyjdźcie do mnie. A on sał. On tu Bełgiu, I on dojechał do Belgii. A wrócił się. I wrócił z powrotem. Auri, pan doktor. I powiedział, panie lekarzu, macie jeszcze takie płytki. Czy macie jeszcze takie płytki? A mówi, mam. Tak, mam. A co to z wami sprawiło? A co to z wami sprawiło? Powiem wam, pan doktor. Um, powiem wam, um, panie doktorze. Marsom bardzo ciężki z zły w z, z małżonką. Nie bardzo bardzo złą relację z żoną. Kto są wypoczuł te płytki? Ale kiedy wysłuchałem tych płyt Tak, są przyśzedł do domu. Przeszedłem do domu z tej Belgii. Wszedłem są do izby. Wszedłem do pokoju, a wziąłem żona moja podejdę. I powiedziałem żono moja podejdź. Kląkolsy si na, na kolana? Kląknu na kolana. Auri, możesz mi odpuścić? I powiedział, czy możesz mi wybaczyć, że moja, może, żona moja, możemy zacząć jeden nowy żywot? Żona moja, czy mogę zacząć jeszcze raz nowe życie? Damę szansę w życiu. Czy damy szansę życiu? A potem powiedział jej, że co się stało. A potem powiedział jej, co się stało. A ona si vypočula tie plity. E, I ona też e, chyba e, te, te plity, te kazania. A vydala aj ona, aj on svoj život pánu Ježišovi. I ona i on oddali svoje życie Jezusovi. A potom mi volal tento pán doktor. A później dzwonił do mnie ten pán doktor. A hovorí, brat Aleksandr. I powiedział brat Aleksandr. Boli to tvoje plity. To boli tvoje plity. A ja používam tieto tvoje plity ako Medicament. A już wam je jako lekarstwa. A mnogich ludzi to oslobodzi, uzdrowi. I wielu ludzi to uwolni i uzdrowia. A jakie to naderne! I jakie jest to wspaniałe! Kiedy możemy wierzyć Bożemu słowu. Kiedy możemy Bożemu słowu wierzyć. A jakie to naderne! Jakie jest to wspaniałe! Z, z Kiedy te zstroskotane ludzkie życie. Kiedy te rozbite ludzkie życie. Kiedy Pan już znowu kresi żywotu? Pan Jezus na nowo wskrzesza do życia. Alleluja. Alleluja. A tak się mnoży Boży lud. I w ten sposób rozszerza się Boże lud. A wczoraj On Wam mówił, że są bardzo szczęśliwi, że myśmy obklopeni w komarnie wodami. A wczoraj mówiłem Wam, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w komarnie z każdej strony otoczeni wodami. Bo tam będziemy móc vela ludzi krścić. Ponieważ będziemy tam mogli chrzcić wielu, wielu ludzi. Alleluja. A tak się mnożył Aytento lud około proroka. I tak też pomnażał się ten lud koło proroka Eliaszę. A przyszli do swemu i to miejsce, gdzie my biwamy, nam jest I oni przyszli do niego i powiedzieli, że to miejsce, w którym mieszkamy, jest już dla nas za ciasne. A to dobre, kiedy Boży lud mnoży? Jak jest to dobre, gdy rozmnaża się Boży lud? A to będzie nadherne, kiedy wam przyjdą sen bracia i siostry, brat, Tadeusz, już już jest tu malo, miejsca, byśmy to przestawać. Jakie byłoby to wspaniałe, gdyby tu przyszli bracia i siostry i powiedzieli bracie, pastorze Tadeuszu: To miejsce już dla nas za małe, musimy je przebudować. A tu to synowie proroków naraz raz że to miejsce pre nich małe. I ci synowie proroccy też kiedyś zwrócili uwagę, że to miejsce już jest dla nich za ciasne, za małe. A przyszli mu to powiedać? I przyszli mu to powiedzieć. Wiecie, oni nie robili nic swojej wolnie. I nie robili to nic, jakby niczego sami z siebie. Ale oni zaradzili z o so swoim panem. Ale radzili się swojego pana. A ja z ciebie pytam. A ja się ciebie dzisiaj pytam. Radzisz się ty z panem Jezusom? Czy ty radzisz się pana Jezusa? A ty zapytasz pana, co robić, a co nie robić? Czy ty pytasz się pana, co robić, a czego nie robić? Z nim sazdelaś? Czy z nim e, dzielisz się tym, co przeżywasz? A masz radość, dzielisz się najpierw z panem. Czy gdy masz radość i ją przeżywasz, dzielisz się nią najpierw z panem? A kiedy masz bolest, najpierw się dzielisz z panem? A czy gdy przeżywasz ból, najpierw dzielisz się nim z panem? Albo już szecy susedia wiedzą, a i wszystkie kamaradki wiedzą o twoim problemie, len panowi si to jeszcze nie powiedział. Albo może już wszystkie twoje koleżanki czy sąsiedzi wiedzą o twoim problemie, ale panu jeszcze o tym nie powiedziałeś. Nie Ty już dzicki najpierw k Panowi. Nie, Ty zawsze pójdź najpierw do Pana. Kiedy masz radość, poddź k panowi. Kiedy masz radość pójdź do Pana. Kiedy masz jal poddź panowi. Kiedy masz żal pójdź do Pana. Kiedy masz starost poć panowi. Kiedy masz troskę, pójź do Pana. A kiedy masz wiciatwo podź panowi, I... najpraca z nim zdła. I kiedy masz zwycięstwo, pójdź najpierw do Pana i najpierw się nim podziel z Panem. A i oni przyszli do swojemu panowi. I ci synowie przyszli do swojego pana najpierw. A hovorili o tym probleme? I mówili o tym problemie. A on powiedał ić. A on powiedział do nich ić. Ale jeden z nich powiedał panie. Ale jeden z nich powiedział panie. Ty się nam powiedział, że ić, ale, ale pójć, ale ty z nami. Ty powiedziałeś nam ić, ale pójdź i ty z nami. A spomnijecie si jako mojżesz hovori? I spomnimy na to jak mojżesz mówił. Na modlitwę z osposodinom. W modlitwie z panem. Gdzie hovori panie? Gdzie mówi panie? A nie pójdzie przed nami twoja twarz? Jeśli przed nami nie pójdzie twoje oblicze, nie wiwadzaj nas otieltą. To. to nie wyprowadzaj nas stąd. Prowadź pis z nami. Ale pójdz z nami. Ty nas weź. Ty nas prowadź. O a jakie to pożemane myślenie? jest to pobogosławione, błogosławione myślenie. Kiedy mój nie nie spoliegał na swoją na swoje skupności, że kiedyżeż nie polegał na swoich zdolnościach, a kiedy to pożyj na nie, kiedy nie na swoją mądrości, a to jest bogosławieństwo, kiedy nie polegasz na swojej mądrości, a nie spolijasz na to, że ty si to a to studował, ani nie polegasz na tym, że to i tam to studiowałeś, ale ty powiesz panie, ale ty powiesz Panie. jest prawda, że są to a to studował, to prawda, że to i to studiowałem, ale ty podsumowałeś. Ale ty pójdź ze mną. Lepiej, kiedy są robił te najlepsze rzeczy. Ponieważ choćbym robił te najlepsze rzeczy. Nie musi to dobre dopadną. To wcale nie musi dobrze dojść. Ale kiedy ty będziesz? Ale kiedy ty będziesz? Tak ty będziesz moją w to Ty będziesz tą gwarancją. To ty będziesz moją tarczą, ty będziesz moją gwarancją. Aleluja. Aleluja. A tak powiedział ich Pan. Idę maj a z wami. A ich pan odpowiedział: Dobrze, pójdę z wami. Jak dobrze pracować Bożej Jak dobrze jest pracować w Bożej Jak obecności. Jakie to Jak jest to wspaniałe. się, że oni swojego pana tam Czy potrafimy sobie wyobrazić, że oni tam w obecności swojego pana rąbali to drzewo? Tam na brzegu Jordana. Na brzegu Jordanu. Wiem się, wyobrazić, jakie to musiały być porządne kusi. Muszę sobie tak wyobrazić, czy mogę, jak wielkie to były dość już, te drzewa przy Jordanie. One miały dość wilgoci przy Jordanie. A oni rosły, Więc rosły i mężniały te A drzewa. Oni, oni tam pracowali. Więc pracowali. A cieli. I cieli. to drzewo. I jeszcze raz. A na nie pracowali? I z radością, chęcią pracowali. Ale pamiętajmy. Ale pamiętajmy że też że gdybyśmy robili aj tu najlepszą rzecz. Że gdybyśmy nawet robili tą najlepszą rzecz, a mamy istotę, że z Bożej woli to robimy. I mamy pewność, że robimy to z Bożej woli. A wiemy, że aj Pan jest tam z nami. I wiemy nawet, że tam Pan jest z nami. Tak, może się stać rzeczy. I tam wtedy mogą stać się pewne rzeczy. Nigdy nie możesz powiedzieć, że ciebie się nic nie może stać. Nigdy nie możesz powiedzieć, że tobie nic się nie może stać. Pominam si, Przypominam sobie, jako są przy jednej przyległości tak tak uh, urobił prześlą. Jak przy jednej okazji przekroczyłem pewną granicę. Prawe wzbory są naczenie rozprawał, jak jak Boch Bóg werny. Wtedy zborze z taką radością, entuzjazmem mówiłem, jak Bóg jest wierny. A kiedy mu służymy? I że kiedy mu służymy, tak są nam nic nie może stać. To nic nam się nie może stać. A a, a nie nie, to nie jest prawda. A nie je to pravda. A už, jak som to hovoril, už ma niekto ťaka, ťahal takto za rukám a hovorí, Aleksandr, poď, poď na bok. I gdy už to mówiłem, to ktoś tak jakby mnie ciągnął za tą koszulę, mówi, mówiąc, idź tak na bok z tym. A tak hovorím, co, je? jest? A tak powiedziałem, no co jest? Twojego syna zobrali teraz do nemocnicy, lebo ma zlomenú ruku. Twojego syna właśnie wzięto do szpitala, ponieważ złamał rękę. A wtedy sam sobie uświadomił, że o, co to ja rozprawam? I wtedy uświadomiłem sobie, o, o czym to ja ano, mówię. ja służę panowi? Tak służę panu. Na nie mu służę? Tak z radością, entuzjazmem mu służę. On jest przytomny. On jest obecny? A za zastanowi się. A jednak te rzeczy się dzieją różne. A mojego syna zobrali do niemocnicy, lebo miał zlomeną rukę. W tym to, momencie, syna? jak ja o to mówię. Właśnie w tym momencie, gdy o tym mówiłem, wzięto do szpitala, bo złamał sobie rękę. Nigdy się nie chwalmy. Zatem nigdy nie chwalmy się. A zawsze w pokorze. A zawsze w pokorze. Zadziewajmy na Pana. Patrzmy na pana. Lebaaj przy tej najlepszej pracy. Ponieważ i w tej najlepszej pracy A ty masz najlepszej wiary. I w tej naszej najlepszej wierze samorzu stać rzeczy. Mogą stać się różne rzeczy. Ale to co jest dobre? Ale to co jest dobre? Że się na sprawnąm mieście. Że jesteś na właściwym miejscu. A że tam jest z tobą pan? Że jest tam z tobą pan. A ty mu ten swój problem możesz oddać. A ty możesz mu ten swój problem oddać? A ja sam oddał ten problem Panowi. I ja wtedy oddałem problem Panu. A mój syn już zajęł, że ma odzolnioną rękę. A mój syn już zapomniał, że miał złamaną rękę. Leko Pan Boga uzdrowił. Ponieważ Bóg go uzdrowił. A wyrosł to tedy? I już urosł od tamtego czasu. Ale albo ty to Boży służomnicy? Ale gdy ci Boży słudzy? Ty to naczenie pracowali? taką radością pracowali ale si nie wśimli, ale nie zauważyli że tym że tą sekerę nadwihli, że przez to że tą siekierę podnieśli a zaciali i tak nią uderzyli że sa začalo, e, to to porisko tej sekery ten nasada mhm. zaczęła się uwalniać od żelaza e, nie zauważyli że ta jakby siekiera ta metalowa część zaczęła się uwalniać poluzowywać na tym paliku Drahi małżonia. Drodzy małżonkowie. Dawajcie wielki pozór. E, zwróćcie dużą uwagę. Możecie mieć najlepsze plany. Możecie mieć najwspanialsze plany. Możecie stawać dom. Możecie budować dom. Możecie zaряdżować e, swój nowy byt. Możecie urządzać swoje nowe mieszkanie. Ale wszdziki pamiętajcie. Ale zawsze pamiętajcie, że musicie się chronić wsztaj że musicie chronić swoją relację. My musicie mieć czas jeden na drugiego. Musicie czcić, szanować jeden drugiego. Ja się pamiętam, jak myśmy stawali dom w Bańskiej Bystrzycy. Pamiętam, jak my budowaliśmy dom w Bańskiej Bystrzycy. A ja taki e, s, s, spokojny, zadowolony. A ja byłem taki spokojny i zadowolony. Proście, przychol do domu. Przyszedłem do domu. A widziem, że moja manżelka płacze. A widziałem, że moja żona płacze. A w rumczyo co się stało? A pytałem co się stało. A mówi: już to przywele. a ona powiedziała, już to jest dla mnie za dużo. Tu mam około siebie drobne dzieci. Mam obok siebie gromadkę małych dzieci. A ja ja nie potrzebuję len to, co ty mnie robisz. A ja nie potrzebuję nie potrzebuję tylko tego, co ty dla mnie robisz. Ja po wratę potrzebuję cieba. Ale w pierwszej rzędzie potrzebuję ciebie. Ja potrzebuję stracić z tobą czas. Potrzebuję spędzić z tobą czas. A ja sobie si myślałam, że tym, że ja uciekam a robi, ma robi, ma a, a sekam do tej roboty. A ja myślałam, że to, że ja uciekam i ciągle pracuję, pracuję, pracuję w tej pracy. Tak właśnie. Dobrze robię. To dobrze robię. No, jest prawda, że są dobrze robią. No, no prawdą było to, że dobrze robiłem. Ale sam się nie wsiął, że zaczyna zaczyna się uwolniować to żelezo na tej nasadzie. Ale, ale nie, zacząłem, nie, nie zauważyłem, że zaczyna się luzować ta siekiera. Wiecie, jak małżonka zaczyna prosić manżela, nie, nie, nie chodź stale, bądź, bądź trochę ze so mną. Kiedy małżynka, małżonka zaczyna pytać, mówić, nie, nie chodź tak ciągle gdzieś, bądź ze mną trochę. To jest już znak tego, że, że, że tu sa nieco dzieje, że już to nie jest takie pewne. To już jest oznaka tego, że coś się dzieje, że ta się kiera już nie jest taka mocna, stabilna. A kiedy ty powiesz, ale ja mam robotu, ja mam powinności. Ale kiedy ty powiesz, że ja mam obowiązki i pracę. Ty masz powinności doma. A ty masz obowiązki w domu. A, a nie nie znajdzie się czas dla rodziny. I, I nie znajdziesz czasu dla rodziny. Nie znajdzie się czas dla swojej żony. Nie znajdziesz czasu dla swojej żony. Żena nie znajdzie się czas pre swojego męża. Aż ona żono ty nie znajdziesz czasu dla swojego męża. Możesz robić te najlepsze rzeczy. To możesz robić najlepsze rzeczy. Teraz może stać, że to małżeństwo za rozpadnie. To jednak może stać się, że to małżeństwo się rozpadnie. Pamiętajcie. Pamiętajcie. W waszym wstęhu małżeńskim? Aby w waszej relacji małżeńskiej? Nie najdwolejsze życie, się stać domu? Czyż że w waszej relacji małżeńskiej nie jest najważniejsze budowa domu? Nie najdwolejsze życie, że zarabiać wiele pieniędzy? Ani nie jest najważniejsze zarabiać wiele pieniędzy? Nie najdwolejsze życie, że zabezpieczyć materialnie swoje dzieci? Nie jest też najważniejsze, by materialnie zabezpieczyć swoje ale dzieci? Ale to najbardziej dwolejsze życie, małżeństwo, je mieć krasny. Wziach. Ale najważniejsze w małżeństwie jest mieć piękną relację. Aby twoja żona była z Aby twoja była z ciebie szczęśliwa. Aby twój mąż wdzięcznie a radośnie przychodził do domu. Aby wdzięcznie z radością przychodził do domu. Abyście mieli Abyście mieli piękną piękną relację. Wiecie, nie to nas robi tym, co my robimy. Nie to definiuje to kim jesteśmy, co my robimy. Ale to nas definiuje, że kto sme, Ale definiuje nas to kim jesteśmy. dokażemy zachować nasze to, to jak potrafimy zachować, utrzymać nasze relacje? Ludzi, robili e, poznałem ludzi, którzy robili wielkie niesamowite badania naukowe. Można że poznać to meno William Carey. Może nawet poznacie takie imię William Carey. To był misjonarz, który zanieśli Ewangelium do Indii. Był to misjonarz, który zawiół Ewangelię do Indii. A jedno ducho mnóstwo ludzi przewiedł ku Chrystu. I przywiódł do Jezusa Chrystusa wielu wielu ludzi. Ale jego manżelka się zblazniła. Ale jego małżonka oszalała. Dawamy sobie otasku. I my dajemy sobie takie pytanie. Przytomu robił dobrą pracę. Bo przecież zrobił dobrą pracę. Ale nie dawał pozor na vztych. Ale nie dawał tej te, tej uwagi, nie przykładał uwagi do relacji. My musimy dawać pozor na vztych. Dlatego musimy zwracać uwagę na relacje. A ma czas. I mieć czas. Pogłaskać swoją żonę. Pogłaskać swoją żonę. Poboskać ją. E, pocałować ją. Powiedzieć jej, jest si, miła. Powiedzcie jej, jesteś miła. Ty jesteś si najkrajsza, żena na świecie. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. A ja to robię. A ja to robię. A mi się teżin, kiedy możemy e, swojej małżonkę dać na czoło pusu. I bardzo się cieszę, kiedy mogę moją małżonkę pocałować w czoło. A może, może proste to żelazo na tej nasadzie aby to tak zapuciało, aby to tam drżało. i to jest to żeby to ta żelazna część tak się mocno trzymała tego drążka a wiecie nie, nie, nie bol ten najlepszy małżon i wiecie ja nie byłem tym najdoskonalszym mężem ale za to dbał na vzťah. ale zawsze dbałem o relacje a my 47 roku już manżelia, a my jesteśmy małżeństwem już 47 lat ale nigdy u nas nie zaznielo słowo no tak się rozejdźmy. Ale nigdy u nas nie zabrzmiało choćby słowo rozejdźmy się, rozwiećmy się. Lebo, lebo, lebośmy si wiedzieli, że to najcenniejsze, co mamy, to jest związek. Ponieważ wiedzieliśmy, że to najcenniejsze, co mamy, to jest relacja. Wiecie tam, gdzie nie jest dobry związek między żoną a mężem. A wiecie, tam, gdzie nie ma tej dobrej relacji między mężem i żoną? Tak tam są witwory niezdrowych wstiąg między matką a dziećmi. Tam stworzy się niewłaściwa relacja między matką i dziećmi. A jedno jednoducho proście są, są niezdrowe wstiągi potem w rodzinach. A potem są niezdrowe relacje w rodzinach. Ale my musimy znaleźć czas. Ale my musimy znaleźć czas. A kiedy zapłacę, niektórzy ci już muż się żena? A gdy już ktoś zapłacze, bo mąż albo żona? Tak nie wycitamy, że ty się słaboch. To wtedy nie wypominamy mu: "A ty jesteś słaby". Ale ty, ale powiemy: "O, to to jest już znamienie na to, że musimy zastać". Ale zobaczymy, że to już jest znak tego, że musimy się zatrzymać. Powiedz żona moja. Powiedz żono moja. Powiedz mąż mój. Powiedz mężu mój. Co cię trapi? Co cię trapi? Co cię boli? Nie bój się. Nie bój się. Nie będę nie będę urażona. Nie będę się gniewać, nie będę się nie będę urażona. Nie będę się jako jak morka. <gry> nie będę też robić grymasów. Ale będę wypocujęm cię. Ale cię wysłucham. A co będę most urobię A co będę mogł mógł mogła zrobić o, zrobię. O Aby to naprawić i błogosławione takiej chwile. Brat Tadeusz mi rozprzawał, jak się do lesa a tam pracował z osekierą. Brat Tadeusz mówił, jak to, szedł do lasu i pracował z siekierą. E, Kiedyby Cię ta siekiera e, ta tak uwolniła, co byś jej si urobił? Powiedz mi. I powiedz mi, co by się stało, co byś zrobił, gdyby ta siekiera się tak poluzowała? Takie naj, najrychlejsze, takie najlepsze. Co to by było najlepszego? Położysz do wody, nie? Położysz do wody, tak? Zap, aby zapuczała. Mm -hmm, aby tak się napęczniała tak to drzewo. Mhm. A to to jest słowo Boże. I to jest y, ta woda to jest słowo Boże. Kiedy małżeja trawia obecność z Bogiem. Kiedy małżonkowie spędzają czas w obecności z Bogiem. A wspólnie si czytają Pismo i razem czytają słowo Boże. Albo mają rozchówor o Bożym słowie, albo spolu. mówią o Bożym słowie razem. Tak oni zatrwają w tej wodzie. To oni trwają w tej wodzie. A to zapuści i to tam będzie a pęcznić i trzymać tą siekierę. Wow. A nie to, że len stale klin bijemy, a, a bijemy, a, a już żona jest już gotowa. No idziemy, idziemy, ale, ale nie, już nie wiemy ani gdzie. A nie chodzi tylko o to, żeby ciągle tą siekierą walić w coś, po prostu, czyli coś robić, a, a żona już potem powie, no dobrze, idziemy, idziemy, ale już nawet nie wiemy, dokąd idziemy. Czas, masz czas pre swoją żony? Czas. Czy masz czas dla swojej żony? Masz to piękne słowo pre swojej żony. Czy masz to piękne słowo dla swojej żony? Ja się teraz nie chwalę przed wami. Ja teraz nie chwalę się przed wami. Ale jałem świeczem, co przeżywa. Ale świecę tylko o tym, co ja przeżywam. Ja niekalkokrad dziennie jej wyznawam łaskę. Niejednokrotnie w ciągu dnia wyznaje jej miłość, a nie tylko jej, ale aj Panu Jezusowi. Nie tylko jej, ale i Panu Jezusowi. bo ten najzakładniejszy jest z Bogiem, ale aj z bliźnim. Ponieważ ta najbardziej podstawowa relacja to jest z Bogiem, a potem z bliźnim. A kto to zaniedbamy? Jeśli to zaniedbujemy, tak zaniedbamy nasz wszyąg. Tu zaniedbujemy naszą relację. Po jednym, kazanii, e, po jednym takim kazaniu... Po jednym takim kazaniu... Przyszedł za mną jeden brat. do mnie jeden brat. A co to trzeba I powiedział, a co to tak trzeba... E, Prehaniać. Uh -huh. e, tak. Zwaliczować. Uh -huh. Że tak e, robić coś za dużym. <laughs> e, ja są przed Oltarem, powiedziałem mojej żenie, że ją lubię. Bo ja przed ołtarzem powiedziałem mojej żonie, że ją kocham. A kim je nie powiem nieco o inne, tak to płaci. A dokąd jej nie powiem, że coś innego, to to pierwsze stale obowiązuje. A ja mówię, no, ciebie no, to staci. No, ja powiedziałem, tobie to wystarcza. Temu żelazu to staci. Mówisz, temu żelazu to starczy w tej siekierze. Ale, ale ale, tej nasadzie nie. Ale tej części, temu klincowi, to nie starczy. A ty nie musisz, nie możesz e, len dla seba, a swoich cytów swojego A ty nie możesz oceniać swojej relacji jedynie według swoich uczuć i swoich e, poglądów. Lebo ty masz serce z żelaza. Ponieważ ty masz serce jak z żelaza. A ty drżysz pewnie? Ty mocno się trzymasz. Ale twoja żena? A twoja małżonka? A ty nie będziesz dawać pozor na to, że się uwalnia nieco, a nie będziesz na to reagować? Jak ty nie będziesz uważał na to, że coś się już uwalnia, rozluźnia w, waszym, w waszej relacji, może ci ulecieć. to coś się może rozlecieć. Naraz przyjdziesz do domu, a nie znajdziesz do żony. Bo kiedyś może przyjdziesz do domu i nie znajdziesz tam swojej żony. Możno nie znajdziesz swoje dzieci. Albo nie znajdziesz tam swoich dzieci. Kiedy nie upełniujesz swojego stachu, w swojej rodzinie, Kiedy naraz ci to może odlecieć. Kiedy nie umacniasz swojej relacji w, swoich, w swojej rodzinie, to może to się rozlecieć. Na no kam to ulecie? A dokąd to uleciało? Wiecie ten e, prorok, ktore, któremu uleciała e, to żelazo z tej sekery. ten prorok, któremu to żelazo odpadło z tej siekiery. On nie się za tymi swoimi współprorokami, a nie mówił – przedstawcie, si, co się mi stało, przedstawcie, si, No a taka to tragedia, a to to. I nie szedł do swoich e, innych braci proroków mówił: taka tragedia się stała, taka. Ale on iść jak swojemu panowi. Ale on szedł do swojego pana. Kiedy masz problem, gdzie idziesz najpierw? Kiedy masz problem, dokąd najpierw idziesz? Ja sam poznał takie siostry, że że wszystkie kamaradki wiedzieli o jej problemie, ale jeszcze z panem o tym nie mówiła. Ja znałem takie siostry, która już ze wszystkimi swoimi koleżankami o problemie jeszcze nie z Jezusem. Ten prorok iść jak swojemu panowi. Ale ten prorok szedł do swojego pana. Kto jest twoim panem? Kim jest twój pan? Pan Jezus Chrystus. To Pan Jezus Chrystus. Pójdź k Niemu. Pójdź do Niego. Masz problem. Masz problem. Masz ciężkości. Masz trudności. Boli Cię nieco. coś. Albo stracasz niečo. Albo coś tracisz. Pójdź k Panowi. Pójdź do Pana. z musty. Zwierz mu się z tego. Ten to prorok nie robił jaku e, propagandu proti, e, albo antypropagandu. Ten prorok nie mówił tu jakieś propagandy. Niekiedy kiedy kiedy mają między sobą problem, tak że żena mówi na swojego męża, mąż mm. mówi na swoją żonę. Bo czasami kiedy w małżeństwie są problemy, to mąż mówi coś na swoją żonę czy przeciwko niej, a żona przeciwko swojemu mężowi. Nie róbcie to to. Nie róbcie tak. Pójdźcie do pana. Ale pójdźcie do pana. A ten pan spytał a gdzie to, gdzie to spadło? Gdzie? Ale ten pan się spytał, gdzie to wpadło? A on mówi tu do Jordana, do wody. I ten uczeń powiedział do Jordanu, do wody. Wiecie, aj pismo sweci o tym, że Jordan to jest taka rzeka. I pismo mówi o tym, że Jordan to jest taka rzeka? ponieważ ona tak to Ona w takich zawijasach jakby mm, meandruje. Obmywa brzegi. I obmywa brzegi. A przez to jest tam wela blata. I przez to e, ma w sobie wiele błota. Kto są był Izraeli, i dzięki Panu Jezi쇼wi są mógł być w Jordanie a mógł są tam krścicić. Dzięki Jezusowi mogłem być w Jordanie i mogłem tam nawet chrzcić. A wiem, jaki je Jordan. I wiem jaka jak ta rzeka wygląda. A wiecie kiedy to żelazo padnie do tego błota? I kiedy żelazo wpadnie do tego błota? Tak to nie ma nic szansa, aby to tam człowiek znalazł. To nie ma szans, żeby człowiek to znalazł. To sam musi stać zażrak, abyście w tym błocie to proste naszli I musi stać staćcie cud, żeby to znaleźć, to to żelazo w tej błocie. Ale Pan wie. Ale Pan wie. Nasz Pan jest Bogiem zazraką Nasz Pan jest Bogiem cudów. Bogiem dziwów. Bogiem znaków. A ten to Pan załedno drewo. I ten pan wziął jedno drzewo, część drzewa, a tam, gdzie była ta to I wrzucił go w miejsce, w którym to żelazo się znajdowało. A na to żelazo hore. I nagle to żelazo wypłynęło na wierzch. No to jest cud. No to jest cud. już widzieli Czy widzieliście już jakąś żelazną część pływać w wodzie, na wodzie? Wiecie to, co mi pokazujemy? Viete, to, co my zniščujeme, to, čo my zanedbáme, to, čo zanedbáme, to, čo z, z našeho nedbalosti stane sa, že, že, že stratíme, to, co z našego zaniedbania stratíme, a uviaznú naše deti v blate, i môže naše, naše deti uviaznú, alebo naše ženy, v bote, alebo naše žony, alebo naši mužovia, alebo naši mužovia, tak to potrebuje zázrak. To potrebuje cudu. Jedine Boží zázrak. Jedynie Bożego cudu. Ale tento prorok, syn proroka vedel, že môže príť svojmu pánovi. Ale ten syn proroka vedel, že môže príť do svojho pána. Aj ty nepovažuj to, že tvoj muž alebo tvoja žena je už v blate. A ty nie uważaj, że no, twoja żona mąż jest już w, błacie, w błocie. A to jest już koniec. I to jest koniec. Ale pojď k panowi. Ale idź do pana. Lebo twój pan jest pan zazraków. Ponieważ twój pan jest panem cudów. On jest boh, On jest Bogiem cudów. A on nie modli. A on nie jest jak te obrazy, jak te rzeźby bałwany. Lebo te modli, te balwany, te majowiąci bo te bałwani mają uszy, ale nie poczują, ale nie słyszą. Mają oczy, mają oczy, ale nie widzą, ale nie widzą. Ale twój pan, ale twój pan, twój Boh, twój Bóg, ma też serce, ma też serce, ma oczy, ma oczy, ma uszy, ma uszy, a poczuje modlitby swoich dzieci, i słysze modlitwy swoich Poź dzieci. Pójdź do niego za swoim problemem, idź do niego ze swoim problemem, powiedz mu, coś jest si stracił. Powiedz mu, co straciłeś. Co si zaniedbał? Co zaniedbałeś? Gdzie gdzie to, gdzie to padło? Gdzie to wpadło? Powiedz mu upr Powiedz mu to szczerze. Wiecie ten syn proroka mówi, ale aj to było pożyczane. ten syn proroka powiedział: "No ale ta siekiera była pożyczona." Co masz? Coś si nie dostał jako pożyczone? Co masz, czego nie dostałbyś jako pożyczone Tobie? Niekiedy chowa w oczy siebie jako, jako to, co im patrzy. Niekiedy małżonkowie zachowują się wobec siebie tak, jakby jeden do drugiego um, jeden należał do Niego, był jego my, własnością. Myśmy dostali naszych partnerów od Boga, pożyczanych. Ale my dostaliśmy swoich małżonków jako pożyczanych od Boga. Partnery nie są własnością jeden drugiego. Partnerzy nie są własnością jeden drugiego. Każdy jeden jest właścicielem Bożym. Ale to jest własność czy to, A to co Boha należy do Boga? Oboje I od Boga został nam to użyczone. Ja są od Boga dostał pożyczaną swoją małżonkę. Ja od Boga dostałem jako użyczoną mi małżonkę. Od Boga są dostał pożyczane swoje dzieci. A też od Boga dostałem pożyczone dzieci mam. i wszystko co mam. A wszystko przy zapas zapasami ma boli boję i wszystko o co walczę. Tak wszystko mam pożyczane. To wszystko jest pożyczone. Wiesz, co jest twoje. Czy wiesz, co jest Twoje? To, co się na drugi świat. To, że to, co weźmiesz na drugi świat. Ja mam jeden taki sen. Miałem kiedyś taki sen, że są w tym snie, nasz wielki pokład. Że w tym śnie znalazłem wielki skarb. A ten to. Ja. Ja są chytil ten poklad, a uwiadomił sobie, si, że to jest to jest wielka hodnota. I podniosłem ten skarb i uświadomiłem sobie, że to jest wielka wartość. A, ale uwiadomowałem si że że ale... <laughs> sobie w tym śnieżu, że szkoda, że to tylko sen. Ty sam to Uświadomiłem sobie w tym śnieżu, że szkoda, że to tylko sen. Ale ja się... si chcę go przenieść do skuteczności. I chciałem go tak jakby przenieść do rzeczywistości. Tak, wiecie, co sam To Czy wiecie, co zrobiłem? Silnie ten Mocno wziąłem ten, ten skarb. A drżał I trzymałem go. A są powyadał: A teraz się zobudzi. I powiedziałem: I teraz się obudzę. A zobudził Soma. I obudziłem się. A wiecie, co ma w rękach? I czy wiecie, co miałem w rękach? Nic. A nic. <laughs> tak to będzie z każdym. Mm, I tak będzie z każdym. Dosy si myśli, że nie ma. Kto myśli, że coś ma. Ale mi wszystko mamy pożyczone. Ale my wszystko mamy pożyczone nam. A tak z tym zachadzajmy, I z tym tak Że raz będziemy musieli odpowiadać przed Bogiem. Zachowujmy się, że kiedyś będziemy musieli. Za ako te rzeczy jednali za so swoją manżelką. Odpowiadać przed Bogiem, jak zachowaliśmy się wobec swojej si żony. So swoim mężem. I jak zachowaliśmy się wobec męża. A będziesz musieć raz pustić. Bo będziesz musiał tu kiedyś prosić Bogu i wrócić swojemu Bogu. Moja żona raz pójdzie k mojemu panowi. Moja małżonka kiedyś pójdzie do swojego pana. A ja pójdę mojemu panu. Ja pójdę do pana. A i, i są Ja dla niej jestem też pożyczony. jakie jest to wielkie Boże dzieło. Kiedy my możemy tak jeden drugiego milować. Kiedy my możemy jeden drugiego tak kochać a wiedzieć że za jeden drugiego będziemy zodpowiadać przed Bogiem i wiedzieć że za jeden drugiego przed drugim znaczy za drugiego będziemy odpowiadali przed Bogiem Ale kiedy stracili niekogo? a jeśli straciliśmy kto kogoś, nam to nam powrócą kto nam to zwróci jak to się może stać jak to się może stać alem Bożym zazrakom tylko przez Boży cud można że u niekomu dziecka je już chłopoków banie. Czy może komuś dziecko już tak głęboko w, w Albo głęboko w bagnie utknęła żona? Można, że niekomu rodzinny przysłuşnik? Albo członek rodziny? Kto nam to wracie? I kto nam go zwróci? Poznam jedno drzewo. Poznam jedno drzewo. A to jest krzyż Golgoty. A jest to krzyż Golgoty. Na nim zomierał Boży Święty Syn. Na nim umierał Boży Święty Syn. A jedynie Golgota. I jedynie Golgota ma ten zázrak. Ma ten cud. Moc, tą moc. A ten zazrak sam może stać. I ten cud tu może się stać, że jedynie Golgota ci może wrócić to, co się Jedynie Golgota może zwrócić ci to, co straciłeś. Jedynie tamto drewo, na którym ciekła ta sweta niewinna krew, Jedynie tam to drzewo, na którego ciekła święta Boża krew, na którym umierał Święty Boży Syn. Na którym umierał Święty Boży O ten krzyż może wrócić. Ten krzyż może zwrócić. To co si stracił. To co straciłeś. A tak tak dotknął tym krzyżem. Albo dotknął się tym drzewem. Chodził to drzewo tam. I on tym krzyżem czy tym drzewem dotknął się, wrzucił to do wody. A to żelazo się wypławiło. I to železo, ono vyplynulo na vierzch. Neviem, ako môže železo plávať. Neviem, ako ono môže pływať. Ale Pán Boh vie aj taký zázrak urobiť. Ale Bóg i taký cud potrafi učeniť. Ale mu hovorí, a ty si teraz zober to. vezmi si to. Povedal do niego, veď to teraz. Viete si predstaviť, že stáli na brehu Jordána? Či potrafíme si vyobraziť, že by sme stáli Jordán na brehu Jordána? On tutaj plynie? A mal si zobrať to drevo. I máš vziąť vlastne to, tó, to, železo. To, to, to żelazo No a bo panie urob więcej zázrak no ja po jeszcze to nie docianiem. Czy powiemy panie zrób większy e, cud ja tam nie sięgnę Ale wiecie zazraki są nie dzieją tak, jak o si to my Ale cuda nie dzieją się tak, jak my sobie to wyobrażamy Kiedy dawa Bo kiedy Bóg daje łaskę my musimy iść z dole Musimy pójść w dół na swoje kolana na swoje kolana. A pozritye za, przez to, że ta rieka cieczy tu dole. I zobaczmy, ponieważ ta rzeka płynie w dole. Mi sa musimy pokorić aż pod swoją własną urowę. Musimy się uniżyć aż poniżej swojej, e, swojego poziomu. Własnej dwustojności. Poniżej poziomu własnej, własnego szacunku. A chcesz przeżyć e, zazrak? Jeśli chcesz przeżyć cud? Tak sa musisz. zohnúť nižšie ako si ty. Musíš sa ponižiť nižšie, než ty jesteś. Ty musíš pokoriť ešte aj tú svoju pozíciu. Musíš unižiť ešte tú svoju pozíciu. A, ch- a chytiť to železo. I chytiť to železo. To, to dlho tam neplávalo. Ono dlho tam nepłynęło. Viete, vy musíte vystihnúť ten Boží čas. Musíte e, pojąć, zrozumieť ten Boží čas. Musíme pochopiť, Musimy zrozumieć, że ten Boży czas, że ten Boży czas jest teraz, jest teraz. My nie możemy powiedać Panie, niech zajtra plawa ta sekiera. Nie możemy powiedzieć panie niech jutro ta sekiera. Bo jak Ci si teraz klęknięm, tak się zaszpinim kościelne haby. Bo ja dziś kiedy bym klęknął, to sobie pobrudzę moje kościelne szaty. Przyjdę zajtra w monterkach. A jutro przyjdę w ubraniu roboczym. A się sami to tam skloni. I łatwiej mi będzie się pokłonić. Nie. Skłonić. Nie. Nie spekuluj. Nie spekulujmy. Nie dojednawaj się z Bogiem. Nie e, negocjuj z Bogiem. To to jest czas miłości. Ale to jest czas łaszczy. Nie zje czas miłości. Dzisiaj jest czas, czas łaszczy. Nie czas spasenia. Dzisiaj jest czas zbawienia. Tak. Teraz sama skłonić. Jeśli teraz mam się tak uniżyć. Teraz si to wezmie. To teraz to wezmę. A może znowu wrócić sekeru. I on mógł wtedy tą siekierę wrócić. O, kto jest ten zażraczny pan? Kim jest ten cudowny pan? Pan Jezus Chrystus. To pan Jezus Chrystus, który ma moc wrócić ci twoje dzieci. Który ma moc zwrócić ci twoje dzieci? Twoje ta. Twoi wnuki? E, Może ci zwrócić togo, kogo się stracił. I tego, którego straciłeś. Bracia, siostry. Bracia i siostry. Nie ma nic większego cenu w tomto żywocie. Nie ma nic większej wartości w tym życiu. Jak pewne wziahy. Jak silne relacje. Dobry wstach z panem Dobra relacja z panem Jezusem. A dobry wstach w, w małżeństwie. I dobra relacja w małżeństwie. A ja chcę widzieć swoją żonę szczęśliwą? A jak chcę widzieć swoją żonę szczęśliwą? Byłbym ten najnieszczęśliwszy mąż. I byłbym najbardziej nieszczęśliwym mężczyzną. Kiedy son figlio płakać swoją żonę, że jest nieszczęsna mną. Gdybym widział, że moja żona płacze będąc nieszczęśliwa ze mną. Ale są ten najszczęśliwszy. Ale jestem tym najbardziej szczęśliwym mężczyzną. Kiedy w oczach widim jaryć Pana Jezusa. Kiedy widzę w jej oczach miłość Pana Jezusa. A kiedy widim, że sama mnie uśmiechało. I kiedy widzę, że się uśmiecha do mnie. Pójdź, panowie. Pójdź do pana. Wszystko, co robisz. I wszystko, co robisz. Radz się z panem. Radz się pana. Nie bądź jako tam Jakub mówi, że. Nie bądź tam taki jak Jakub mówi. To sprawim, tam pójdem, to urobim. To zrobię, tam pójdę, to wykonam. Ale bądź pokorny. Ale bądź pokornego serca. Lebo Boch się pysznym przeciwia. Ponieważ Bóg się pysznym sprzeciwia. Ale pokornim dawa miłości. Ale pokornym daje łaskę. Amen. Amen. Skoloniemy swoje głowy, pochylimy swoje głowy, będziemy się modlić. Z całego serca Ci dziękujemy Panie Jezusie Chryste. Z całego serca dziękujemy ci Panu, Paniie Jezusie Chrystusie. Za to wszystko, cośmy zmedniesz a i wczoraj mogli zażyć tu na tym miejscu. Za wszystko, czego dziś i wczoraj mogliśmy doświadczyć na tym miejscu. Ale już tak mnóstwo krajów sięgaworzył tu na ale już tak wiele razy mówiłeś do naszych serc a my chcemy twoje słowo zebrać ważne a my chcemy poważnie wziąć twoje słowo my chcemy panie za z tobą wradić chcemy się ciebie radzić z tobą chodzić z tobą chodzić a tebe ododdawać wszystkie problemy i života. tobie oddawać wszystkie problemy na naszego życia a my wiemy panie i my wiemy panie że kiedy z tobą żyjemy że kiedy z tobą żyjemy A z tobą chodzimy I s tobou chodíme. Aj tie najťažšie problémy. I ten najtrudnejšie problémy. môžeme považovať za vyriešené. Môžeme uvažovať za rozviazané. Lebo ty si verný Boh. Ponieważ ty jesteś wiernym Bogiem. Daj nám však pokorné srdcia. Daj nám jednak pokorné serca. Aby sme vedeli uchopiť a, príležitosť. Aby sme potrafili zlapať tú možlivosť. Aby vtedy, keď ten zázrak sa deje. I vtedy, kiedy ten cud się dokonuje. Aby sme boli pripravení. By sme boli gotovi. Zjať si ho. Wziąć go, radować ra się, a chwalić cieba i chwalić ciebie, ponieważ jesteś zazračny Boh. Ponieważ jesteś Bogiem, co Zachran nasze dzieci, uratuj nasze dzieci, Zachran nasze mańżorstwo, uratuj nasze małżeństwo, Zachran nasze wnucata, uratuj nasze wnuki, a daruj nam tą miłość i daruj nam tę łaskę, Aby abyśmy każdą chwilę, abyśmy każdą, a w wszystkie możliwości i wszystkie możliwości biużyli na to wykorzystali do tego, aby nasze wstęhy z, aby relacja z a tobą, a z naszymi dragimi i relacje z naszymi bliskimi były pewne, były silne, a i zdrowe.